Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tym razem będzie trochę nietypowo. Cały odcinek będzie o naszej desce SUP, a właściwie o gadżetach, które żeśmy ostatnio kupili. Także w tej torbie jest nie tylko to, co zazwyczaj w torbie się znajduje, ale jest też 5 nowych gadżetów, które dzisiaj będziemy oglądać i mam nadzieję testować. Zaczynamy! No dobra, pierwsza rzecz. Supa trzeba napompować. Do tej pory była to naprawdę duża walka, żeby ręczną pompką napompować całą dechę. Zazwyczaj byłem mokry i dostawałem stanu przedzawałowego. Kupiliśmy elektryczną pompkę do supa. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Pompka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, jest to nieduże. Dwie dłonie. W Decathlonie to kosztuje 350 zł. Będziemy testować, jak szybko napompujemy tym deskę. Standardowe złącze z rurką. Pompka zasilana jest z 12 V typową zapalniczkową wtyczką. Do napompowania deski potrzebujemy ciśnienia 15 PSI. Producent zapewnia, że ta pompka potrafi zapełnić nawet 20 PSI. Oczywiście jest programowanie, ustawia się ciśnienie i będziemy czekać. Idziemy testować. Słuchajcie, więc mamy naszą pompkę. Podłączamy ją teraz do gniazdka w supie. Standardowe złącze, także powinno pasować do desek praktycznie pewnie każdego producenta. Tu zabezpieczamy. Ja już wcześniej ustawiłem ciśnienie na 15 PSI. Podłączamy do gniazdka zapalniczki. Wcześniej mamy ustawione ciśnienie. Włączamy pompkę i odpalamy. Sprawdzimy czas, jak długo to się będzie pompowało. Z tego, co czytałem w internecie, pompka pracuje w dwóch fazach. Na początku napełnia po prostu supa powietrzem i to się dzieje dosyć szybko. W tej chwili około 2 minut i widać, że ten sup już puchnie. Natomiast potem przełącza się na tryb ciśnieniowy, gdzie podobno jest dużo głośniej. Także będziemy za moment słyszeć, jak zacznie nabijać ciśnienie. Po około 3 minutach deska ma już swój kształt i w tej chwili słyszycie, jest dużo głośniej. Pompka przełączyła się na pracę ciśnieniową i nabija ciśnienie. Jest wyraźnie głośniej. Po jakichś 5 minutach pracy pompka nabiła ciśnienie około 10 PSI. Według zapewnień producenta pompka powinna napompować deskę w około 10 minut i tak jak patrzę na zegarek, to po 10 minutach deska jest napompowana do tych 15 PSI. Testy oceniamy pozytywnie. Naprawdę bardzo fajnie to działa. Deska napompowana w 10 minut jest trochę głośne, no ale 10 minut huku można wytrzymać. Zobaczcie, po użyciu pompkę, ona nie ma swojego żadnego dodatkowego opakowania, po prostu wąż się zawija, kabel się zawija. Wtyczka ma swoje miejsce. Urządzenie jest dosyć kompaktowe. Myślę, że spokojnie zmieścimy to w plecaku ze supem. Także nie zajmuje dodatkowo miejsca. Pierwszy gadżet przetestowany. Polecamy. Do kupienia w Decathlonie. Nie jest to film sponsorowany przez Decathlon. Kupiliśmy to za własną kasę, 350 zł. Gadżet numer 2. Deska już napompowana. Trzeba iść nad jezioro. Nie zawsze to jest tak, że wychodzimy z auta i mamy jezioro. Czasami trzeba dojść 100 czy 200 metrów. Deska może nie jest bardzo ciężka, ale troszeczkę nieporęczna. I tutaj mamy kolejny gadżet, też z Decathlonu. Tym razem cena trochę mi się wydaje wysoka jak za sam gadżet, bo kosztuje to całe 80 zł, a tak naprawdę to jest kawał taśmy z
odpowiednimi uchwytami i służy to w swoim założeniu do wygodnego transportu deski. Myśmy tego jeszcze wcześniej nie testowali, także podchodzimy do tematu, zakładamy na deskę i zobaczymy, jak to będzie pasowało. Pewnie trzeba w zależności od wielkości deski tutaj coś dopasować. No nic, bierzemy. Taśma, pasek ma dwie takie pętle. Jedną nakładamy z przodu. Druga oczywiście idzie na tył. Z tyłu też mamy pętlę. Zakładamy z tyłu deski. Ona tutaj ma pewną zakres regulacji, także będzie pasowało zarówno do dużej deski, jak i do mniejszego modelu. Tutaj jest taki miękki element. Słuchajcie, bajka. Naprawdę, ciężar fajnie się opiera na ramieniu. Tutaj łapiemy za rączkę. Dużo łatwiej z tym przejść. Gadżet numer 2 również polecamy. Funkcjonalność bardzo dobra, natomiast wydaje mi się, że cena nieadekwatna do tego, co otrzymujemy, bo to jest tak naprawdę kawałek taśmy z klamerkami. Pomysł fajny, natomiast 80 zł to myślę, że to jest przesada. Mogłoby być ciut tańsze. 49. 49,99. Bierzcie w ciemno. Gadżet numer 3. Czasami zdarza się, że chcecie na deskę zabrać ze sobą coś, co nie może zostać na brzegu, a nie powinno zmoknąć. Co mamy? Znowu gadżet z Decathlona. Taki worek. Pojemność 10 litrów. Cena, teraz była promocja, zapłaciliśmy 50 zł. Myślę, że cena jest ok co do użyteczności tego sprzętu. Jak to wygląda? Worek wykonany z nieprzemakalnego materiału. Jak to się zamyka? Kilkukrotnie zawijamy brzeg. Zapinamy klamerki. I podobno nawet telefon komórkowy czy dokumenty tam w środku nam nie zmokną. Oczywiście jakiś niewielki ręcznik, buty możemy tutaj sobie schować. Co z tym robimy dalej? Najprostsze, co może być, z przodu mamy te taśmy, dodatkowo zawiązać. Nic nie zgubimy, a w razie wywrotki nasze rzeczy nie zmokną. Jak oceniamy funkcjonalność? Ja myślę, że ok, to jest rzecz przydatna. Parę razy zdarzyło się, że potrzebowaliśmy takiego schowanka. Mamy teraz worek, będziemy to ze sobą zabierać. Polecamy. A dodatkowa funkcja tego worka, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Kiedy już skończymy pływanie, pakujemy deskę, pakujemy cały osprzęt. Co zrobić z naszą pompką elektryczną? Zobaczcie, to wygląda jak futerał do tej pompki. Wkładacie do środka, wrzucacie do plecaka. Pompka się nie uszkodzi, nie zniszczy, to jest miękkie, nie będzie się o nic obijała. Także druga, całkiem przypadkowa funkcja tego worka to futerał na pompkę do deski. Jeszcze raz, polecamy. Chcieliśmy Wam tylko powiedzieć, że ten film był kręcony na raty, ponieważ aura nam kompletnie nie sprzyjała. To jest chyba 15 raz pada tego dnia. Nie jest nad łatwo, nie jest łatwo, ale nakręcimy ten odcinek. Choćby nam to miało zająć cały dzień. Gadżet numer 4. Tym razem nie z Decathlonu, tylko z AliExpress. To jest opakowanie do naszej kamerki Osmo Pocket, wodoodporne. Czasami zabieram ją, tę kamerkę w takim opankowanku na deskę, żeby nakręcić jakieś sceny z wody. Problem jest taki, dwie ręce zajęte wiosłami, z kamerką nie ma co zrobić. Tutaj jakąś ją skłaść, ona spada, nie ma jak jej umocować. Rozwiązanie tego tematu znalazłem
na AliExpress. Cena nie jest zawrotna. Takie mocowanie kosztuje około 10 zł. I zamierzamy to przykleić do deski i zobaczyć, jak to się będzie sprawowało. Trochę mam wątpliwości, czy w momencie, kiedy spuścimy powietrze, kiedy deskę złożymy, czy nam to się nie odklei. No ale cóż, spróbujmy. Producent tego mocowania zaleca odtłuścić powierzchnię, do której będziemy kleić. Mamy tutaj całkiem nieprzypadkowo denaturat. Ja znalazłem sobie miejsce, w którym chcę to przykleić. Przymocujemy dwa takie mocowania. Jedno będzie na wprost, a drugie będzie troszeczkę skierowane pod ukosem z boku. Dobra, powierzchnię mamy odtłuszczoną. Poczekajmy, aż ten denaturat odparuje. Mamy dwa mocowania przyczepiane na taśmę dwustronną 3M. Zobaczymy, czy to jest prawdziwe 3M i zobaczymy, jak to się będzie trzymało. Dobra, słuchajcie, mamy powierzchnię odtłuszczoną i wysuszoną. Przyklejamy mocowanka. Jeden damy mniej więcej w osi, żeby patrzył do przodu. Drugi damy troszeczkę z boku. Oczywiście usuwamy taśmę zabezpieczającą. Drugi damy troszeczkę z boku, tak pod kątem 45 stopni mniej więcej. No i zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało, czy to się nam będzie sprawdzało. Pokażemy, jak w teorii to ma działać. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zdążymy iść na jezioro, bo pogoda cały czas się zmienia. Ale pomysł jest taki, żeby oczywiście pokazać Wam, jak wyglądają zdjęcia wykonane w ten sposób z kamery zamontowanej na desce. Tutaj trochę bardziej pod kątem można regulować skos kamery. Powiem bardzo szczerze, mam duże wątpliwości do tego, czy to po spuszczeniu powietrza, po złożeniu deski nadal się będzie trzymało. Myślę, że teraz, w momencie, kiedy to jest w miarę sztywne, to jest dobra taśma, to się będzie trzymało. Natomiast w momencie, kiedy to zdejmiemy, zrolujemy całą deskę, czy to nadal będzie działać, mam wątpliwości. No cóż, przetestujemy, zobaczymy. Także tego gadżetu, czy go polecamy, powiemy po pierwszych testach. Krzyś, co ty przyniosłeś? Gadżet numer 5. Ostatni dzisiaj. Gadżet numer 5. Od razu Wam powiem, że nie jest to kieszonkowa wersja torpedy. To jest elektryczny napęd do deski SUV. Jest to rzecz droga. Kosztuje więcej niż sama deska. Dlatego tego sprzętu nie kupiliśmy. Natomiast w Decathlonie jest możliwość wypożyczania sprzętu. Wypożyczenie tego na 5 dni kosztowało 140 zł. Troszeczkę Wam pokażę, jak to wygląda. Z tyłu jest śruba z odpowiednią osłoną, także nic nam się tam nie wkręci, krzywdy nam to nie zrobi. Z przodu odkręcamy tę głowicę i tutaj mamy baterię. Bateria się wyjmuje do ładowania. Ładowanie baterii do pełna trwa około 3 godzin. Jest oczywiście w zestawie odpowiednia do tego ładowarka. Według zapewnień producenta silnik powinien działać z pełni naładowaną baterią na najniższym biegu 3 godziny, czyli płynąc najwolniej, na średnim biegu 2 godziny. Przy płynięciu najszybszym to jest 45 minut do godziny.
jak to montujemy. Powinno to pasować podobno w miejsce oryginalnej płetwy. Oczywiście jest do tego taka sama zawleczka jak przy tradycyjnym stateczniku. Ona się tutaj zaklikuje i w tym momencie silnik jest na stałe umocowany. Jak tym sterujemy? Na samym wiośle przyczepiamy taki gumowy adapter. On tutaj się zaklikuje. I do tego adaptera zakładamy pilota. W ten sposób to wygląda. Tutaj mamy sterowanie całym silnikiem. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie działało. Rzecz jest droga. Sam napęd kosztuje w Decathlonie 1600 zł. Tak jak powiedziałem, nie kupowaliśmy go, wypożyczyliśmy. Czekamy na pogodę. Robi się ładnie. Być może jeszcze dzisiaj albo jutro będziemy to testować na wodzie. Oczywiście zobaczycie to za chwilę na filmie. No i nadeszła chwila wielkiego testu, testu gadżetu numer 5, czyli Krzysiek testuje za chwilę napęd do supa. Ja trzymam kciuki, żeby się udało, wy trzymajcie kciuki i pomału budujemy napięcie. Ahoj kapitanie! Uwaga! Na pierwszy. Już? Pierwszy bieg! Uwaga! Bieg numer 2! Trzeci bieg. Bieg numer 3. Rakieta tenis. Tu widzę szczęście niepojęte. Uśmiech od ucha do ucha. Mówię chyba sama za siebie. Słuchajcie, frajda jest niesamowita. Okazuje się, że do pewnego stopnia można sterować balansując deską, przechylając się zakręcem. Jak to z brzegu wygląda? Fajnie. A jak sam... prędkość? No tak drugi. No tak jakoś taka już fala za tobą zostaje, więc wygląda imponująco. Na wiosłach tego nie osiągasz. Nie, na wiosłach nie osiągam, ale można też połączyć wiosła z silnikiem. Mamy pilota. Uwaga. I popłynął. Nasz silnik elektryczny to ostatni sprzęt, ostatni gadżet, który dzisiaj testujemy. 5 gadżetów do supa. W cenie od 10 do 1600 zł. Zaskoczę Cię. Mam dla Ciebie niespodziankę. Co jeszcze? Mam dla Ciebie jeszcze jeden gadżet. Ojej, a co to jest? To będzie ekonomicznie i ekologicznie. Ja to ja jest wiem. Też napęd do supa. Napęd do supa w wersji totalnie eko.
To żeśmy akurat testowali. Po raz pierwszy widzieliśmy to, kiedy byliśmy na Węgrzech? Miesiąc temu? Jakoś tak. Byliśmy nad Balatonem i tam znaleźliśmy gościa, który pływał na supie z żaglem. I to jest właśnie żagiel do supa. Ile on kosztował? 30-40 zł? Na AliExpress. Tym razem tak, źródło AliExpress. Uwaga, tylko czy potem będziemy potrafili to złożyć, bo to jest na zasadzie... Poszukamy takiego, co ma ten samorozkładający się namiot, wtedy będzie pewnie to umiał złożyć. Ja wstanę i pokażę, jak to wygląda. Mocujemy to z przodu supa tymi klamerkami. Tutaj mamy odpowiednie paski. No i jeśli jest odpowiednio silny wiatr, to rzeczywiście się da tym płynąć. Jedna rzecz od razu wam powiem z doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, nad Balatonem żeśmy się pożyczonym takim sprzętem bawili. Nie da się tym płynąć ostrym kursem. Tylko i wyłącznie pełnym kursem z wiatrem. Czyli siadamy tak, żeby wiatr mieć za plecami. Rozkładamy to ten żagiel i naprawdę całkiem fajnie to płynie przy odpowiednim wietrze. Ja już widzę połączenie tych dwóch gadżetów. Na silniku płyniemy pod wiatr, wyłączamy silnik i z wiatrem płyniemy na żaglu. Czy damy radę przetestować żagiel? Zobaczymy, to będzie zależało od wiatru, no bo jeśli nie ma wiatru albo jeśli jest bardzo słaby, to nie zadziała to po prostu. Musi być dosyć silny, taki myślę, trójeczka wiatr to jest minimum, żeby to fajnie latało. No dobra, podsumowując, mamy 5 gadżetów plus 1 niespodzianka i mamy nadzieję, że zrobi nam się na tyle okno pogodowe, że pójdziemy testować to wszystko na jezioro. Mamy nadzieję, że nasz odcinek z testem akcesoriów do supa spodobał się i że udało się nam zainspirować Was do aktywnego spędzania czasu nad wodą. Jak zwykle prosimy o lajki i zachęcamy do subskrypcji kanału. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.